W zawodach wzięło udział około 120 par jeźdźców i koni. Wizyta w Łącku jest zawsze okazją do poznania historii tego miejsca i zwiedzenia stadniny, zwłaszcza miejsc zwykle zamkniętych dla postronnych osób. Przy okazji zawodów organizatorzy nie zapomnieli o najmłodszych, dla których jedną z atrakcji była możliwość bezpośredniego kontaktu z kucykami. Stacjonujące w stadzie konie różnych ras posłużyły jako żywe eksponaty do zaprezentowania różnic pomiędzy końmi zimnokrwistymi a gorącokrwistymi, w tym na przykład rasy czystej krwi arabskiej. W piątek, sobotę i niedzielę trwała rywalizacja sportowa w kilku kategoriach. Odbywały się m.in. konkursy zwykłe oraz dokładnościowe. PKN Orlen był nie tylko sponsorem halowych zawodów ogólnopolskich, ale również reprezentanci firmy Violetta Kulpa i Agnieszka Krzętowska wręczały puchar za pierwsze miejsce finału dużej rundy, którą zwyciężył Michał Kubiak na klaczy Galaktyka.